Siema, ja jestem Matuszek, a to jest jeden z pierwszych filmów na tym kanale o moim Monster e-bike'u. Z ważniejszych informacji jest tu silnik Emxus 3K Turbo o nawoju 4T na obręczy 19 cali. Sterownik to Kelly KLS7230S, wysterowany w tym momencie na 11,5 kW piku. A bateria, jaką tu znajdziemy, to 20S1P na ogniwach LG LGX-P33. Także bez przedłużania, zobaczmy, jak ten pojazd jeździ. I checked your phone, cause it was beeping. Are you alone? I know you're creeping. Cause you walked out without asking me to go. But if I followed you home, I hope you're alone. I'm free. Także przejdźmy do omówienia, co dokładniej znajduje się w tym pojeździe i jak zostało wykonane. Silnik Emxus 3K Turbo jest, jak zaleca producent, maksymalnie do 7 kW. Dla mnie udało się uzyskać 11,5 kW stabilne dzięki dwóm modyfikacjom. Pierwszą modyfikacją, dosyć ważną, jest zalanie silnika olejem transformatorowym. Jeśli chcecie się dowiedzieć, jak to zrobić własnoręcznie, zostawiam link w opisie do poradnika. Dlaczego wybrałem olej transformatorowy, a nie ferrofluid? Jest to dosyć proste, ponieważ od oleju transformatorowego, gdy dostanie się tam woda, nic się zbytnio nie stanie, bo olej zabezpieczy silnik. Jednak jak jest ferrofluid zalany, to cały silnik będzie pokryty rdzą. Teraz może coś, jak działa olej transformatorowy w takim silniku. Jest to dosyć proste, ponieważ przelewa się on przez nagrzaną miedź i odbiera ciepło, które przekazuje później na obudowę silnika. Drugą modyfikacją jest zastosowanie hubsinków. Są to metalowe radiatory na obudowę silnika, które odbierają po prostu ciepło. Hubsinki dosyć fajnie działają z chłodzeniem olejowym. W niedalekiej przyszłości przydałoby się jeszcze zmienić przewody fazowe, ponieważ są zdecydowanie za cienkie jak na tą moc. Także z kwestii silnika i jego modyfikacji jest to na tyle. Przejdźmy może do baterii, jaka znajduje się w tym pojeździe. Jest to pakiet ogniw 20S1P, ogniwa LG P33, 80 A prądu ciągłego i 150 A prądu chwilowego. Pojemność pakietu to 35 Ah, a jeśli chodzi o temat BMS-a, znajduje się tam AntBMS 325 A. Dla ciekawych jeszcze powiem, że znajdują się tam przewody 6 AVG, i złączka QS8. Ostatnią rzeczą z elektroniki w tym pojeździe jest sterownik. Jest to Kelly KLS7230S. Jest to 300-amperowy sterownik od Kelly. Wysterowany jest w tym momencie on na 135 amper, co daje około 11,5 kW moc. Jedyne, co jeszcze mogę dodać o sterowniku, to to, że jest wysterowany tak, aby po dodaniu gazu od razu wyrywał na koło. Jest to rzadko spotykane w przypadku Kelly. Jeśli chodzi o kwestię amortyzacji, z przodu jest Marzocchi 888 RV, a z tyłu jest to Fox DHX4 RC w Kashimie. Marzocchi, jest to kwestia, przy której chcę się na chwilę zatrzymać, ponieważ jako użytkownik tego amortyzatora od pół roku w Monster e-bike'u uważam, że
Nie jest to najlepszy wybór. Zdecydowanie uważam, że lepszym wyborem w tej cenie jest TNM USD8, którego niedługo mam zamiar kupić. Jeśli chodzi o ramę, to nic specjalnego, kopia ramy Vectora Typhoona. Jeśli interesuje kogoś temat hamulców, są to dwie Magury MT5, zarówno z przodu, jak i z tyłu. Tarcza z tyłu to MDRP 203 mm, a z przodu 203 mm od Shimano. Także z ważniejszych rzeczy jest to już wszystko. Widzimy się w następnym odcinku, a ja na koniec zostawię jeszcze kilka ujęć z jazdy. God knows I've been down this road, but I've got nowhere else to go, and I'll ride all night to hold you now. I'll drive until the road runs out. I'm hoping this feeling, it takes me back to a higher place. I'm running these red lights, been off for days. Yeah, we said it's better, but I know there ain't no getting over you, 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 over you, 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 yeah. Now I'm pushing down the pedal, 'cause nothing matters without you, 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 without you. God knows I've been down this road, but I've got no, there ain't no getting over you, 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 over you, 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 yeah. Now I'm pushing down the pedal, 'cause nothing matters without you, 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 without you. God knows I